Dzień dobry, witajcie moi kochani. Dzisiaj chciałabym wam zaś troszkę poopowiadać, jak to dawniej u nas kłosili i suszyli konicynę i trowę. Zaraz wam tu poopowiadam, no i chycemy się i ułożymy jednego wiesoka, co byście wiedzieli, co to jest wiesok, co to jest konicyna, co to jest trowa, jako to jest. No więc było to tak. W dawnych czasach, jako ja pamiętam z dzieciństwa, no to chłopi kosili najpierw konicynę. A zaczynało się to po 15 czerwca. Każdy się starał jeden kawałek skosić konicyny. Taki większej. Oto tak jak tu mamy teraz przed sobą, takie są pokosy. No ale to jest od ciągnika, bo teraz mamy inne czasy, ciągnik to skosił. A dawniej to kośćcy kosili kosą. I taką konicynę jeden dzień kosili, na drugi dzień przyślimy, oszczepalimy pięknie. Tak my oszczepali, co to skło. Tak. A wiecie, to jest pokos się nazywa, żebyście wiedzieli, to co się nazywają pokosy. Tak, myśli, oszczepowali i skło. Potem na drugi dzień my przyszli, zawzięli grabie i przewrócili to sianko, tą konicynę. Widzicie, tu go to przyryktowała. Taki jeden wieszok, bo myślę, że mi to wlezie. Ale najpierw jeszcze chciałam przewrócić. Bo tu już trochę przewróciła, ale trochę zostawia, co byście widzieli, jako się to przewraca siano. A przewraca się do słońca. Bo tam mi świeci słońce, to tak trzeba wziąć po kawałku, po trochę i na drugą stronę przewróci to sianko. Tak. Sobie skło, bo tu jej suche, a pod spodem jest mokre. No i teraz będzie skło. I tak, że całe to przewróciła. No i teraz się weźmiemy za układanie. Cię, no muszę sobie ubrać fartu, bo co bych się nie zbabrała przy robocie. Tak to dawniej zawsze mieli cosik, tak, no i wiecie, takie grabie, to wszyscy mieli takie grabie drewniane, no to się nazywały zęby, to się nazywają zęby, my to na armaku kupowali te zęby i jak się, bo widzicie, tu się też złomał ząb. I wprawiało się, uzupełniało się i takimi grabiami dawniej to my robowali. No to, ale one są już tak stare, że ja ich zostawię na boku, co by mi się te zęby nie połamały. A ja sam będę robił takimi grabiami. Wiecie, najpierw, o widzicie, jeszcze mi się najlepiej, bo mi się to rozleciało. No i to taka robota. Siano sknie. Nie zależy mi na tym, co by się śpieszyj, układaj, no niech zesknie. No ale trzeba coś robić, to ja sobie będę robić tak. Będę sobie zryktować takie kładzki, gotowe do brania potem do układania. Tak se nazbieram. O, tak wiecie. Tyle. Myślę, że tyle będzie dobre. Teraz tu. Tak. Tak. Takie są troszkę podłużne. Tak. O, widzicie, tak to trzeba zrobić i to zaś będzie skło dali, a już troszkę prędzej potem się mi będzie układaj.
już jest trochę przyryktowany, bo można inaczej. Można na pozorki jeszcze te zgrabić. To bym też pokazał jeszcze tam w tej części. O. Tak. Takie gotowe. A ja sobie z jednym zaniosę, co by było bliżej. I teraz tak. Jak był duży kawałek, można było to na pozorki robić. Też tak. Środkiem iść, jakby był taki kawałek. Środkiem iść. W tę stronę. Tak. I w drugą stronę. Tak. I w drugą stronę. I krajami zaś tu w tę stronę. To się nazywa pozorek. I teraz tak. Tu by się nabiło wysoków. I teraz idę po kolei. I sejno zgarnę. I już jest gotowe. Już nie jestem prosto do wysoka. Także wiecie, można było różnie układać. Jako kto umiał, jako kto chciał, jako kto chciał zrobić. Pokazałam różne sposoby, jakie my układali. Bo co mnie ta obchodzi, jako kto układał. No to może tak. Zacznę wbijać, bo nie wiem, ile mi to zajmie czasu. A potem sobie będę układać i układać. Posłuchajcie, moi kochani, to się nazywa pol. Tym polem robimy dziurę w ziemi, bo się nie da inaczej, bo tu są kamienie i trzeba dużo razy walnąć. Ja już parę razy walła, żeby wyrobić tę dziurę. Tak. Tak i jeszcze trzeba mieć cel, panie, żeby w jedno miejsce celować. No załóżmy, żeby to było. A to się nazywa wieszok. Już my się kiesik sprzecali. Co to jest ten wieszok? Posłuchajcie. Jeszcze zanim ty były, to były inne wierchy ze smyrecków ucięte i obrobione. I to do tego my układali. Ale to nie były dobre te wieszoki, za to, że one miały mało zębów. Czasem miały ino tu ze trzy zęby. To się nazywają zęby. Ze trzy zęby. Tu była duża przerwa, zaś tu miały ze trzy. No i u góry miały, albo nie miały. No i jako tu do tego układaj taki siano. Albo to są na kupę, albo to tak rzadko się dało, co to potem się rozwiezło, jak wiatr silny przyszedł. No po prostu się to źle układało. No to mój tata świętej pamięci. Jeden z pierwszych tu we wsi dopatrzył takasik, jakosik dosadł do tego i zrobił z takiej zertki, tako zertka. Widzicie, jak załoszczono u wierchu i załoszczono na samym dole, jak pięknie, ze wszystkich stron. I teraz narobił tych dziur na wiertą. I parcie, policzymy. Roz w tę stronę, roz w tę stronę. Roz w te, roz w te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A jakby był troszkę większy, bo przecież nikt nie godał, że to musi być inny taki. No to jeszcze ósmego wbił tam do góry. Co by było? I teraz się dowiecie. I to się nazywa wysok. Niech mnie już nikt nie przekonuje, że to jest łostrewka. Niech se tak godzę, co chce. U nas to się nazywają wysok i to se dobrze zapamiętajcie. A w rycerce. I my do tego układamy se siano. I teraz tak. No, ja bym już powiedziała, że jest dobre. No ale spróbujemy. A widzisz. To jest, poszło. Dość. Bo już. I teraz trzeba łobić. Pobić. Bo tu jest wolne. Żeby mi się nie ruszał ten wieszok. O, tak, dobrze tą pałką. Łobić. Ziemię przysunuj ku temu. Sprawdzi. O, proszę bardzo. Jaki twardy, jak stoi, jak hej. No to se walnemy tam.
pol i się bierzemy za układanie. Jak to zwykle, jedni układają tak, drudzy układają tak. Ja wam powiem, jak ja układam. Ja układam tak, na zęby. Raz. I dwa. Tu. I tak polecam do góry po zębach. A można inaczej. Można zrobić tak. Pomiędzy zęby. Stojący. Tu dopiero mam jeden. Tu dopiero mam dwa. Tu mi jeszcze wlezą dwa kładki w takim razie. I tak też można. No. Tak. Dopiero mamy trzy. Tak. I jeszcze się czwarte zmieści. Tak. O. Jest inaczej. Można tak, można tak. A wiecie czemu? Bo jak zagda zaraz na zęby dwa, to tam powietrze bardziej furkało popod to i skło. A jak teraz mam cztery, czyli bardziej nabite, to takie, wiecie, to jest takie niepewne. Musi być teraz pogoda, żeby to wyschło. Bo jak będzie loć, tu będzie kapaj i kapaj, tam będzie wszystko mokre, no i jakoś to wyschnie, zgnije. No to będziemy widzieć, kto wygra. Jak będzie pogoda, to tak jest lepiej. Ale tego się nigdy nie wie, jako jest lepiej. Bo się nie przewidzi pogody. No. O. Tak, ale jakbyście to potrafili powoniać, jak to pachnie. To sianko. Ta konicynka. O, chcę wezmę jeszcze większy. Co by to było? No. To teraz już wszystko wiecie. Przypatrzyła się mi taka piosenka o tym sianku, o tych grabiak. A ma zabieg wam nawet zboczyła. Oj, za dwie zwrotki albo za trzy, jako to było. Bo ja wam powiem, my się to nauczył jako dziewczęta przy piórkach, jak my chodzowałeś kubaj piórka. A nie ma tego nawet kany śpiewaj, bo kato będzie śpiewaj. Nie ma. Przy krowach. To my śpiewały, a tak to teraz już nawet my zaboczyły o tych piosenkach. A było to tak. Popodlas, siwe wołki gnała, piękna blondyneczka siwe oczka miała. Popodlas, siwe wołki gnała, piękna blondyneczka siwe oczka miała, a za nią dwóch panów tak sobie radzili. Pięknaś ty dziewczyno, my by cię zdradzili. A za nią dwóch panów tak sobie radzili. Pięknaś ty dziewczyno, my by cię zdradzili. Nie zdradzim cię dzisiaj, to zdradzim jutro z rana. Jak pójdziesz, dziewczyno, z grabiami do siana. Nie zdradzim cię dzisiaj, zdradzim jutro z rana. Jak pójdziesz, dziewczyno, z grabiami do siana. Z grabiami do siana. Ja sama nie chodzę. Mam ja koleżankę, z koleżanką chodzę. Z grabiami do siana. Ja sama nie chodzę. Mam ja koleżankę, z koleżanką chodzę. Twoją koleżankę piwkiem, winkiem spoję. A tobie, dziewczyno, figielka wystroję. Twoją koleżankę piwkiem, winkiem spoję. A tobie, dziewczyno, figielka wystroję. Figielka wystroję. Na 9 miesięcy, żebyś nie chodziła,
pod koszary więcej. Twoją koleżankę piwkiem, winkiem spoję, a tobie dziewczynko figielka wystroję. I tak dalej, piękna piosenka i bardzo staro, ona już se pewnie śmiało ma ponad 100 roków. No i tak se układamy, już pewnie wiecie gdzie teraz dom, następnym razem. No wiecie, powiem wam jeszcze jedno. Ja tak układam, bo układam, ale jakby to było trowa, nie konicyna, bo widzicie, że to jest konicyna. Konicyna się nie układa, grubo jest wieszok, konicyna się nie ciśnie tak na kupę, bo konicyna jest grubo i ona musi długo sknąć. Jak ją ułożę, to całe 2 tygodnie musi się stoć spokojnie we wieszoku. Czy będzie pogoda, czy jako, będzie skła i skła, a zewysknie całe 2 tygodnie. Wiecie, po to się ma fartuch i kapsę, żeby się czasem nawet chusteczką wytrzy, bo mi pot zalewa czoło. No bo niestety jest to ciężka robota, a słoneczko przygrzywa. Ja się męczę, no ale o to chodzi. O to chodzi, że nie leje, bo jakby lało, to by nam zalało i trzeba by to było zostawić. A tak to se robotę zrobimy i będzie se skło. Hej, hop, na wir. Tak, pomalutku, jeszcze tu. No, tak to pięknie trzeba. Pięknie zakończę, ja wam powiem, żeby mi tu, to się nazywa cop na górze, tak? Żeby mi to wiatr nie rozkurzył, jak będzie, a będzie wiał, bo zawsze wie u nas. Żeby mi to nie rozkurzył. No bo potem może czasem zebrać cały wieszok. I po takiej burzy przyjdę, a tu wieszok rozkurzony. O. O. Tak. I jademy dalej. No teraz się już postaram. Nawierdaj. Tak. No i jeszcze raz by się przydało. Wiecie, jeszcze się mi zboczyła taka przyśpiewka. Taka, o takich robotnikach, co se to cały tydzień robili ze sianem. A było to tak. Poniedziałek rano, tato kosił siano, kosił, tato kosił, ja kosiliśmy obydwa. A we wtorek rano rozszczepał tato siano, rozszczepał tato, rozszczepał ja, rozszczepaliśmy obydwa. A we środę rano tato przewracał siano, przewracał tato, przewracał ja, przewracaliśmy obydwa. A we czwartek rano tato układał siano, układał tato, układał ja, układaliśmy obydwa. A w piątek rano tato zwoził siano, sprzedał tato, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa. A w sobotę rano przepił tato pieniążki za siano, przepił tato, przepił ja, przepiliśmy obydwa. W niedzielę my odpoczywali i zaś od nowa do roboty. No, ciekawe, czyście to słyszeli, taką piosenkę. A ja znam. To jest piosenka, co ma na pewno 100 roków jak nic. No i jeszcze raz. Tak. O. Tak. Teraz se tu tą stroną ograbimy. Z
samo ślecie i to niektóre śleci. I zaraz się dowiecie, co tu zrobimy z tym. Można różnie, można dać nawier, ale ja nie daję, bo tu jest takie drobniutki. Ja sobie to tu kopnę. O, tu. Bo tam jeszcze tyle miejsca jest. Jak się godzę, że trzeba okopać wieszok nogami, a pomocna i grabia. O. A wiecie, co mu to tak robimy? Okopujemy. Musi być pięknie wyglądać, to jest raz. Jak będzie wiatr wiał, to mi już nie uskurzy. Copki mi nie weźmie, bo jest dobrze dane na tym. A tu na dole, jak będzie loć, to będzie prosto loć. Tu będzie kapaj, a tu już nie, po tym nie, bo to jest sowane, łobite. I za to mi nie zgnie na dole sianku. I chociaż będzie teraz loć, mam nadzieję, że tu będzie piękne sianko, ususune, zieloniutkie, pachnące, aby się wartało połzej po tym kenaniem. No to na razie tyle wam chcę powiedzieć. I no chyba, że jeszcze, no to też mogę zboczyć. Po zakończeniu takiego układania na kawałku, to się siadło na miedzy i trzeba było co zjeść, bo my się narobili. Siadliśmy se na miedzę, rozłożyli torby, łobruz piękny, sałpy przynieśli, rozłożyli i na łobruz my dali wszystko to, co my przynieśli se do zjedzenia. Chlebuś, masełko, syrek przyryktowany, czy z cukrem na słodko, czy ze śmietanką, z cebulką, ze szczepiorką, no bądziak. Drzym swojskiej roboty. No kawałeczek tam boczku, jakby chłop był przy nas, to też by, co by zjadł, albo kawałek kiełbasy. A my tak oto herbatę w dzbonku. No i tak my se posiedzieli, pojedli, pospominali i zaszli dali do roboty, do drugiego kawałka. Ja wam powiem, nie było to takie proste. To była strasznie ciężka robota na tym upale. Widzicie, aż mi się pot dali leje z czoła. Chociaż co ja tak ciężko robię, no ale parcie, zalewam mnie pot. No prawie ze stojem nic nie robię, a pot się leje. No tak cieplutko jest na tym polu. No i o to chodzi, żeby było cieplutko. No, no to tak wam powiem. Jakby mieli dwie krowy, to wiecie, kiedy takich wysoków trzeba było ułożyć? Bardzo dużo. Na takim jednym kawałku, to jak my koniczyny, to my ułożyli 8. 9, 10, 12 wysoków, to tyle więcej nie wziął, jak 12 wysoków furmon na wóz. Nie wziął więcej. No bo jak jechał rafiokiem, drogi te kamieniste i tak dalej, no i chociaż umiał układać i fura była dużo, no to tak brał, zależy jako były chrubona układane. A jak było sianko, to jest co innego, samotrowa, chrubce wysoki były ułożone, to wiecie, ino mógł wziąć 8, więcej nie wziął, bo się nie dało, bo tako wielko setno fura była. I przywiózł ku temu, a potem dopiero się zaczyno, jak my składali. Zaś opowiadali wice różne przy tym składaniu, co by czas leciał. No bo co, raz kiesik, my całą furę złożyli i furmon się nie dowiedział, bo było mu Jasiu na imię i ja godzę tak. Jasiu, co to znaczy? Seł Jaś przez las dziurbał się. Jezus Maryjo, co z tego było? Co to znaczy, że się dziurbał? I dziurbał się, i co mu się to robiło? I w komacie, a wewijali w tej webte i nie wiedzieli, że mu się dziurbał. A żeśmy furę złożyli ogodzem, nady się bał dziur. No dziur się bał. O Jezus Mario, zaśmy się śmiali. No wiecie ludzie, i takie głupoty my różne było opowiadali, co by co zleciał, pośmialimy się. No i tak to było. No. No to na razie może tyle wam opowiem, a drugim razem, i no, zapamiętajcie, ze sianami się robi na pogodzie. Nie na byle jakiej pogodzie, co dezleje, tylko musi być słoneczko, taki upał ponad 20 stopni,
co naprawdę jest gorąco i wtedy biedni ludzie muszą iść do grunia i robić. Ale to było kiedyś. Ja nie po to wągodą, żeby my zaś tak robili, bo teraz się czasy zmieniły. Baba w chałupie siedzi, a siano przyjedzie ku chałupie. Bo tak, ciągnik jest, nie musi, kłosiec kłosi, ciągnik skłosi, ciągnik rozczepie, przewróci przewracarką. Przyjedzie zaś masz na pozorki, to zrobi tak, jak bym pokazała. Na pozorki dwa, trzy, na duzyn kawałku zgrabi. Potem przyjedzie taką maszyna zaś, weźmie to łowinie na takie, jak to się nazywał, te bale, o, na takie bale zwinie. No i co? Kawałek wielki, jaki wielki, patrzę się, a on tam ino mu 8 bali na kawałku, albo 10, no to widzisz. No i zaś potem przyjedzie ciągnik, zaś ich przywiezie. No i po co jest baba potrzebna? Chyba ino na ozdobę, albo co by wieczór posiedziała słopem. No, do grunia nie musi iść. Piękne czasy mamy, dobre czasy mamy. No i niech tak będzie. No miewajcie się.